Witam Was, kochane byki, na czytaniu czerwcowym. To będzie czytanie, ja już potasowałam karty, ja już rozłożyłam karty, żeby nie marnować czasu, żeby to czytanie nie było za długie, też nie, wiem, że ludzie nie lubią patrzeć, jak się tasuje karty i czas się marnuje. Także karty są wyciągnięte, potasowane, ja nie wiem, co tutaj jest. I to jest czytanie, o czym nie wiesz, co się dowiesz, co być musi, co w domu, co podepczysz, co masz na sercu i co Wasze serce zaspokoi, byki, w czerwcu. Także przechodzimy do czytania. O czym nie wiecie, byki? Co się wydarzy w czerwcu? No mamy 10 mieczy, mamy 6 mieczy i mamy gwiazdę. O tym nie wiecie. Także kochani, o czym nie wiecie? Nie wiecie, że tu jest jakiś koniec. Ostateczność, to 10 mieczy. Jakiś bolesny koniec. Będzie jakiś bolesny koniec. O tym nie wiecie. Tu się coś zakończy. Tutaj mogą być jakieś sytuacje, które zbliżają się do końca. Może na razie to jest dla Was niezauważalne, byki, ale tutaj coś będzie się kończyło. Tutaj może Was coś również oświecić w czerwcu, co już się zakończyło. I tutaj będzie tak jak gdyby oświecenie dla Was w czerwcu. Także Wy możecie w tym czerwcu możecie napotkać na jakieś lekcje płynące z tych doświadczeń, jakichś bolesnych doświadczeń z przeszłości, jakiegoś zakończenia. Do tego mamy 6 mieczy i czerwiec będzie takim miesiącem dla Was przejścia, przemiany. Także takie jakieś będziecie zostawiać trudności, tą trudną sytuację będziecie zostawiać i odpływać gdzieś na spokojniejsze wody. I do tego mamy gwiazdę, także Wy nie wiecie o tym, że tu jest nadzieja, że tu jest jakaś inspiracja na Was czeka, tu jest optymizm, że pomimo trudności, które mogą się pojawić albo już się pojawiły w maju, istnieją również jasne perspektywy i nowe możliwości, albo ukryte jakieś źródła wsparcia dla Was. Także w czerwcu wiesz albo nie wiesz, tu się coś kończy, tu będziecie przechodzić przez jakieś trudności i konflikty. Potrzebne są tutaj zmiany zdecydowane, jeżeli chodzi o tą sytuację. I nadzieja i inspiracja. Także macie być uważne, byki, na sygnały płynące z Waszego życia. Macie być otwarci na zmiany. Szukać inspiracji nawet w jakichś trudnych momentach. Tu będą istniały jakieś ukryte lekcje do nauki, ale otrzymacie wsparcie i macie nadzieję. Przepraszam, się zakrztusiłam własną śliną. Także o tym nie wiecie, że tu będzie się coś kończyło, ale dalej będzie nadzieja na przyszłość. Także takie karty. O czym nie wiesz? Co się dowiesz, byki? O czym Wy się dowiecie? No, jest ta wieża i zaczynanie na nowo i będziecie szczęśliwi. Także byki, tutaj będzie jakaś sytuacja, która Wami zatrzęsie Waszym życiem i Wy będziecie musieli zacząć życie na nowo. O tym się dowiecie, tutaj coś nowego idzie w Waszą stronę, tutaj coś się rozwali, tak jak tutaj, o tym nie wiecie, że tutaj coś się zbliża do końca, a tutaj już się coś rozwali, także Wy się dowiecie, że coś się rozwaliło, coś się zakończyło, ale ja Was, byki, widzę bardzo pozytywnie nastawione, idące do przodu, także nie dość, że tu mamy gwiazdę, tutaj mamy jeszcze głupca, zadowolonego głupca i tutaj zadowoloną kartę 9 pucharów. To zakończenie, ta wieża, to coś ważnego w czerwcu, bardzo dobrze, że się zakończyło. Będzie czymś pozytywnym. Także to zakończenie, bo może Wasze problemy się już zakończą i wyjdziecie dalej naprzód, weseli do przodu. Także o tym się dowiecie. Tego nie wiecie jeszcze, tu coś się kończy, a jak już się dowiecie, to będziecie i tak szczęśliwi, bo pójdziecie sobie dalej gdzieś do przodu. Co być musi? Mogą być jakieś straty, znowu. I tutaj dla niektórych, ja widzę taki przykład, to może być coś związane z pracą. Także ktoś może stracić pracę, ktoś może stracić, strata, to jest to zostawienie na śniegu. Może tutaj się rozpadnie jakiemuś bykowi związek, ale co ja tutaj widzę? Wy w tym czerwcu, i to będzie wszystko w czerwcu, także nie dość, że jakieś zakończenie będzie w czerwcu, Wy możecie się poczuć bardzo niefajnie, poczuć tą stratę, ale wy i tak w czerwcu, tak jakby miało się wszystko zagoić i wy macie być szczęśliwi, zobaczcie. Nie dość, że 9 pucharów gwiazd, za to jeszcze mamy przepiękne słońce, umiarkowanie. Wy będziecie manewrować swoimi emocjami tak, że wy po prostu się uspokoicie. Także cokolwiek tutaj się będzie kończyło w czerwcu, to wyjdzie wam na dobre. Co w domu? W domu ex. Ja widzę tutaj kogoś, ktoś pędzi do was, może wasz ex do was pędzi, ktoś tutaj chce się z wami komunikować, może to jest osoba, która wam złamała serce, albo jeszcze będzie wam bardziej łamała serce, także tutaj się diabeł pojawia w waszym domu, pędzi do was, on wam nic nie oferuje, ta osoba nic wam nie będzie oferowała, wręcz przeciwnie, ta osoba wam przyniesie ból serca, albo ta osoba już kiedyś was zraniła, zdradziła, coś wam złego zrobiła. Jeżeli to nie jest wasz ex, to uważajcie, bo w domu może pojawić się bardzo niefajna osoba, taka trochę, może ktoś z podznaku ognistego, może koziorożec, ale ta osoba wam przyniesie dużo bólu. Także uważajcie, kogo wpuszczacie do domu, uważajcie, kto się dookoła was kręci, bo tutaj jest jakaś niefajna osoba, może wredna, może zazdrosna, ale ta osoba przyniesie wam ból w sercu. Może to być wasz ex, który będzie pędził i nie będzie wam niczego obiecywał. Także byki, ja tutaj widzę, że coś niefajnego, jakaś osoba, zdecydowanie to jest jakaś osoba, ale zobaczmy, kto to jest, tak na szybko. Ta osoba będzie przynosiła wam ból, albo dowiecie się, że ta osoba was zdradziła. Tutaj są jakieś zdrady, tu są jakieś oszustwa, to jest diabeł. Jeżeli nie zdrady, nie oszustwa, to ta osoba po prostu przynosi wam ból w domu. I to jest coś związane z waszym domem, z waszą osobą. Słuchajcie, ta osoba, nie, mi się wydaje, że ta osoba może się pojawić i wam świrować do was, flirtować z wami. Wy dalej tą osobę kochacie, ale ta osoba dalej wam łamie serce. Także ta osoba tutaj przyjdzie, może będzie wam prawiła komplementy, może będzie się próbowała, nie wiem, opowiadać wam o tym słońcu, ale chyba wszystko wyjdzie na jaw. To jest osoba, do której macie uczucia. Ta osoba w domu się tutaj pojawi, ale ona wam przyniesie jeszcze więcej bólu. To nie jest szczera osoba, to nie jest osoba, na której możecie polegać, także to jest w waszym domu, uważajcie, to jest karta przystrogi dla was, ta osoba przyjdzie i będzie do was może wypisywała jakieś pierdoły romantyczne i tak dalej, nie lejcie na to, bądźcie uważni, bo tutaj jest ból w sercu. Co olejecie? Olejecie coś nowego, olejecie jakąś nową ofertę, tak jakby wiadomości do was szły. To może być nowa praca, to może być jakakolwiek nowa oferta, może oferta związku nawet z tym diabłem. To będzie do was pędziło, to szybko do was przyjdzie, ale wasza intuicja wam podpowie, co macie z tą ofertą robić. I polegajcie w tym czerwcu, byki, na waszej intuicji, bo tutaj coś pędzi do was, tak jakby jakaś informacja, jakaś propozycja, może propozycja pracy, może jakiegoś projektu, może coś materialnego. Także wy macie się kierować swoją intuicją i macie to olać. To jest wiadomość dla kogoś. Na sercu. Na sercu macie zdecydowanie jakiś ciężar związany z domem, z rodziną, ze spotkaniami rodzinnymi, to wam ciąży, może nie chcecie się z nikim spotykać tak naprawdę, może nie chcecie iść na jakieś wesele, to jest coś związane z rodziną, może ktoś tutaj będzie miał śluby, jakieś święta, to będzie dla was ciężarem, albo to wy musicie zorganizować jakąś imprezę w czerwcu dla kogoś i może tutaj będą jakieś wydatki, może będziecie musieli wydać jakieś pieniądze, ale to jest coś z rodziną, coś wam tutaj ciąży, jeżeli chodzi o dom, rodzina, finanse, tak jakbyście do końca nie byli zadowoleni z czymś, to wam cały czas ciąży, to macie byki na sercu. Co jest związane z pieniędzmi, z domem, może ze spadkami, ale to jest związane ze spotykaniem się z ludźmi. Grono ludzi widzę i to jest ludzie, którzy są powiązani ze sobą, są rodzinne związki. Także może rodzina, coś, jakiś ból związany z rodziną, tylko to nie są jakieś straty, to jest coś związane tak jakby... Podam wam przykład, może ktoś, właśnie tak jak wy, byki, byście musieli zorganizować jakieś śluby, wesela, urodziny i po prostu wam się tego nie chce po prostu robić. A na sercu byki mają strach przed przyszłością. Księżyc, tu jest ten księżyc. Księżyc. Słuchajcie, ta karta księżyc, ponieważ pytanie jest, co wam serce zaspokoi. Także może serce Wam zaspokoi zrozumienie własnych emocji, eksploracja Waszej intuicji, akceptacja jakiejś tajemnicy. To jest Księżyc. Także to są głębsze jakieś nieświadome uczucia, tajemnice. Takie coś trudnego do uchwycenia. Ale mają ogromną moc wpływu na Wasze życie emocjonalne. Także to jest intuicja, to jest podświadomość, to Wam serce zaspokoi. Może to będzie jakaś taka konieczność zanurzenia się w swoją intuicję, w swoją podświadomość. Twoje serce będzie zaspokojone poprzez słuchanie takich swoich wewnętrznych głosów, zrozumienie tych głębszych, takich nieświadomych pragnień. Tak jak powiedziałam wcześniej, Księżyc to jest ta tajemnica. To są nurtujące pytania. Także może będziecie szukać, może pragniecie odpowiedzi na swoje pytania dotyczące jakiejś tajemnicy, jakichś nieznanych aspektów waszego życia. Może wy poszukujecie dalej odpowiedzi. Karta to jest również emocji, ale również takiego uwolnienia tych emocji. Także może będziecie się uwalniać od tych starych ran emocjonalnych. Będziecie się otwierać na takie pełniejsze doświadczenie życia. Także wasze serce znajdzie spokój poprzez zagłębianie się w swojej intuicji, w jakieś tajemnice. Może was to będzie interesowało, może to są takie tematy, które was interesują. Tajemnice życia, te emocje, takie ciemne sprawy, takie tajemnicze. I to zaspokoi wasze serce w czerwcu. To wam przyniesie harmonię. Także rodzina, jakaś strata, tu będzie jakieś zakończenie również w waszym życiu, ale to wyjdzie wam na dobre. Widzę eksa, widzę czarusia. Jeżeli to nie jest eks, to jest jakaś osoba, od której nie możecie się odpędzić. Ta osoba cały czas wam tyłek zawraca, natomiast wam przynosi również ból w tej samej sytuacji. Nie bierzcie żadnych nowych ofert, które pędzą do was, które szybko do was idą. I właśnie tu znowu mam tą kapłankę. Wy będziecie wiedzieć w środku, czy brać to, czy nie brać tego pod uwagę. Ale tutaj jest jakiś człowiek, który może wam wazelinuje. To może być sąsiad, to może być sąsiadka, która przychodzi i udaje kogoś miłego, kochanego, a tak naprawdę to jest niefajna osoba, bo ona tutaj przynosi ból. To jest osoba, do której wy macie dobre uczucia, przy której może czuliście się szczęśliwi. Także uważajcie na to. No i ten księżyc, tajemnice, odkrywanie tajemnic, zagłębianie się w tą waszą intuicję. Także tak wygląda mniej więcej czerwiec dla was, byki. A ja już na tym kończę. Komentujcie, dajcie mi znać, co myślicie i pozdrawiam was serdecznie, byki. Trzymajcie się, buziaki, pa, pa.